od 17 lat. I dziś od rana zajmujemy się z Fundacją TVN sprzedażą, właściwie wytwarzaniem misiów po to, żeby wspierać w tym roku Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, które powstaje. Gwiazdy wraz z największymi projektantami mody przygotowują przez cały rok swojego misia. Dzisiaj Państwo przychodziliście do nas, dziękujemy, że jesteście z nami. Nadal zapraszamy do kawiarenki, żeby takiego misia sobie kupić. Więc nadszedł czas, żebyście opowiedzieli właśnie o tej akcji i o tym, jak się dobraliście, jak te stroje powstawały. Filip też brał w tym udział. Jest miś Filip. Oto ją. Rodrigo de la Garza, projektant. Jest z nami Gosia Baczyńska, jest Anita Werner, jest Robert Czerwik i jest Dawid Woliński. I miś Aga. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. To zacznijmy od ciebie, Gosiu. Kogo masz na swoich kolanach? Mam misię Magdę. Cielecką. Magdę, tak, z Magdą Cielecką tego misia, te misie powołałyśmy do życia. I czym ta misia się wyróżnia? Ma błękitne oczy, na tym mi bardzo zależało. Haha. Chyba pierwszy raz miś ma błękitne oczy. Tak, jest taka słodka, ale mała, taki mały rozbójnik, bo ma różowy języczek. Ale ja nie wiem, czy Magda jest taka słodka. No, ale wiesz, ale ma języczek. Ale ma ten języczek, wiesz. Cała Magda. Momentami cięty, no jest dziewczyną z charakterem. O tak. I taka też jest ta misia, zobaczcie, języczek. Ale skąd ten strój właśnie? Bo widziałam nigdy Magdy w takim ale wydaniu. Słuchaj, no to... Właśnie o to chodzi. O to chodziło. To jest ta odsłona. Słuchajcie, to są święta, więc niech to jest takie troszkę... świąteczne, bajkowe. Trochę jak śnieżynka, jak aniołek. Anita, miała tu być aureola, ale to się okazało trochę trudne. Motyw anielski jest właśnie na misiu obok, widzę. Tak, to prawda, bo my z Robertem razem stworzyliśmy misię Anitę, która ma ten motyw anielski w postaci skrzydeł pięknych, złotych z tyłu. Ja bardzo chciałam, żeby to był taki miś, który będzie zwiastunem dobrych wiadomości i który będzie się kojarzył z pokojem. Tak dużo mówimy o niepokoju i o braku bezpieczeństwa ostatnio, tak dużo w faktach o tym mówimy i tym się zajmujemy, więc bardzo chciałam, żeby ten miś, ta misia miała taki taką pokojową energię. I jest tutaj przepięknie ubrana. Właśnie to jest połączenie marynarki ze spódnicą. Tak, jest tutaj trochę oficjalnie tak, i trochę... Niech on stanie, może. Tak, ale to miał być właśnie trochę oficjalnie i trochę kobieco. Tak, więc marynarka nie jest tutaj przez przypadek. Robert fantastycznie zadbał o te szczegóły wszystkie, więc bardzo lepiej będzie, jak Robert o tym opowie. No właśnie, to wy się tak jakoś trochę kłóciliście o ten strój, że jedno chciało mówiło, a ja chcę nie, sukienkę, to był super proces twórczy. Tak, my mieliśmy, znaczy była rzeczywiście taka dosyć na pierwszym spotkaniu solidna burza mózgów. Tak. Nazywam to burzą mózgów, ale to było piękne, że Anita walczyła o swoją stronę, ja o swoją i w efekcie wyszło coś bardzo uroczego i słodkiego. O co najbardziej walczyliście? Ja myślę, że każdy walczył o ten swój pierwiastek po prostu, o ten nasz taki rozpoznawczy jakiś szczegół. I ja postawiłem na marynarkę, zresztą wspólnie podjęliśmy taką decyzję, bo wydaje mi się, że marynarka taka... dobrze skrojona, to jest taki też charakterystyczny trochę look. Marynarka dobrze skrojona, to jest podstawa. Rod, who was your inspiration? Well, listen, I had a bear when I was growing up. Sam miałem misia, kiedy dorastałem. Jestem z Meksyku i tam mieszkając miałem takiego pluszaka. Czułem się samotnie, więc chciałem mieć takiego przyjaciela. Dlatego projektując misia, chciałem, żeby trochę przypominał tamtego misia. Więc tu jest troszeczkę coś z ciebie, troszkę coś z tego mojego misia z dzieciństwa, po kawałku. Bardzo się cieszę, że pomagamy fundacji. Myślę, że ludzie w ogóle są najlepsi wtedy, kiedy pomagają innym ludziom. Dlatego zawsze marzyłem czymś takim. Często, już coraz częściej takiego swojego luksusowego wydania kojarzone. To jest elegancja. Elegancja, o tego słowa mi brakowało. Klasyczna elegancja. Kojarzy się z taką, no, to jest jego wielka zaleta, byciem blisko ludzi, prostotą, jeans, dres. Ja wyobrażałam sobie, że rzeczywiście ten miś będzie miał dresy i adidasy. Ale życie jest zaskakujące, Gosiu. Skąd pomysł na taki luksusowe wydanie? Eleganckie. To jest ponadczasowe, przecież pasuje marynarkę do wszystkiego, do jeansów, do t-shirta.
Thank you. No, thank you. Dawid, Agnieszka Dygant. Agnieszka Dygant, taka Agusia nasza tutaj. Mała, figlarna. Oczywiście inne... Skórę ściągnął. Skórę ściągnął Zagi, naprawdę. Ona inno, trochę innym misiem jest, zobacz, taki mniej kudłatym. Tak, i słuchajcie, właśnie mi zależało, bo ja chciałem mieć bardzo niekudłatego misia. I się udało. Tak, i chciałem, żeby ten mis był bardzo świąteczny, żeby po prostu niósł sobie energię świąt, cudowności i takiej i miłości. I dlatego ta czerwień, dlatego ta kokardka, no bo cóż słodszego niż mis z kokardką. Ale też Aga nie jest taka słodka do końca, ona gra takie mocne role. Gra mocne role, ale też w środku jest sobą, czyli właśnie naszą Agą. No nie ma jej dzisiaj tutaj z nami, bardzo żałuję niestety, bo nie mogła dotrzeć, ale miś Aga jest i będzie na pewno wspierał fundację zawsze i forever. Słuchajcie, ale to jest w ogóle takie wyróżnienie. Znaczy ja bym marzyła o tym, żebym swojego misia ucieszyłam się, że Filip ma, ale u nas każdy by chciał mieć misia właśnie, że to jest właśnie, tak... Muszę powiedzieć, właśnie poczuliście się tak jakoś muszę wyjątkowo. Powiedzieć, że dla mnie to był ogromny zaszczyt, tak, to jest wyjątkowo. Odebrałam telefon z fundacji z taką propozycją, ale zobaczcie, że piękno tej akcji polega na tym, że my się wszyscy razem spotykamy raz w roku. Ja na przykład bardzo czekam na tą akcję, bo to jest zawsze piękny czas. My razem robimy coś dobrego, a razem z nami dziesiątki tysięcy ludzi w Polsce, którzy te misie później kupią i powstanie z tego naszego całego dobra kawałek Centrum Psychiatrii dla duży dzieci kawałek, i młodzieży. Bardzo duży bardzo. Kawałek i to jest fantastyczne. Ale wiecie, że są ludzie, idą święta, że jest piękna energia. Kolekcje. Ale rok, tak. Są rodziny, 17 które rok razy rok 4, wszystkie misie. Wszystkie misie, połowę mieszkania im zajmują te misie. Tak, słuchajcie, wiemy, znamy. Tak, najfajniejsze jest to, że ludzie, którzy je kupują, wrzucają je też na Instagram, tagują nas. Tak. To jest taki cały już łańcuszek tych misiaków. Wczoraj mnie pani wytagowała na wszystkich misiach i ja patrzę i rzeczywiście co roku ma misia, siedzi na kanapie i jest otoczona misiami. Ale, to jest naprawdę ale wiecie, co ja uważam, tak. Że to powinno być tak, ponieważ wy wszyscy jesteście no, jakby gwiazdami, wiem, że nie lubimy tego słowa, ale jesteście znani, że powinien być imię na przykład, nie wiem, Anita Czerwik, tak? Nie wiem, Aga Wolińska, żeby to było jakieś... O, to by wiecie, to by fajne było, prawda? Zaczynamy nową tradycję. Filip de la Garza. Prawda? Magda jesteśmy rodziną. Baczyńska, prawda? Magda Baczyńska. No bo wtedy właśnie ta pamiątka dla tych ludzi, no bo później mają Magdę, Filipa, Zosię. Albo Gosia Cielecka. Magdy jest więcej, Gosiek jest więcej i tak dalej. Taki pomysł mam, gdybyście państwo... Ale mi się wydaje, że bardzo ważne jest to, że musimy pamiętać, że to nie jest plebiscyt dla najpiękniejszego misia, to nie jest konkurs piękności. To prawda, święte słowa. I wydaje mi się, że właśnie każdy w tym roku powinien wybrać jednego z misiów w postaci cegiełki i wspierać i robić dobro. Są tacy, którzy kupują całą serię. Tak. I to jest bardzo miłe. I to nawet zdublowane wersje. Tak. I pamiętajcie też, że jak kupujecie dziewczynkę, to do pary powinien być chłopiec. A, spryciuchu. Nieprawda, dlatego że dziewczynka może być w parze z dziewczynką. Absolutnie. Przepraszam bardzo, prawda? A się wpakowałeś. A ty się! Nie dobrusie. I to jest moja partnerka tutaj w Dzień Dobry TVN. Ale oczywiście oprócz tego te dwie dziewczynki, może być też sam Filip. Nie, mogą być dwie dziewczynki i chłopak, albo w ogóle kupcie wszystkie tak, na raz. Tak, w ogóle was serdecznie zapraszamy do naszej kawiarenki, a w ogóle zapraszamy was później do sklepów Rossmann, gdzie możecie kupić właśnie takiego misia i wspomóc naprawdę najważniejszy moim zdaniem w tym roku projekt Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, bo naprawdę z tym jest bardzo duży problem. Zresztą często o tym mówimy w Dzień Dobry TVN, a wam bardzo dziękujemy. Dziękujemy za waszą pracę. Thank you very much. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A teraz kraksa, bryska. A teraz tak, zapraszamy bardzo serdecznie.